pięknego opowiadania, jakim jest piękno. Prolog. Gdzieś daleko stąd, na zaginionej wyspie Buteo, widnieje ogromne królestwo Ili. Niedaleko niego znajduje się ogromny, ciemny las, którym włada potężny wilkołak Lankan. Lankan posiada swoje własne królestwo. Ma wiele żon, których jedynie synów oszczędza, a córkę raz na 4 lata. Ciekawe, jakim sposobem jeszcze nie wyginęli. Resztę zły władna mordował na ołtarzu, składając ich ciała w ofierze bogowi Nomanamie. Pewnego dnia jedna z żon wilkołaka, Etesi, urodziła córkę o czysto białym futerku i złotych oczach. Jej ogon owinięty był różową wstęgą, a na lewej przedniej łapce miała dwie bransoletki. Jedną złotą, drugą srebrną. Czy się ona się z tym urodziła, czy dalej to? Niestety ta piękna istotka także była w spisie skazanych na śmierć. Następnego dnia po urodzeniu władca królestwa zabrał ją na ołtarz, kładąc ją do góry brzuchem. Wziął do swojej potężnej łapy ostrze, a następnie podniósł ją... Wziął do swojej potężnej łapy ostrze, a następnie podniósł ją, by w jednej chwili odebrać wilkołaczątku życie. Gdy nagle, nie mogąc oprzeć się pokusie, spojrzał w jej złociste ślepia. W ułamku sekundy zauroczyła go swym pięknem. Zauroczyła bezlitosną bestię, żoną krwi i śmierci. Lankan ponownie uniósł ostrze i cisnął w nim miejsce tuż obok ciała swojej córki. Nie mógł znieść tego, że dał się zauroczyć, że wezbrała w nim litość. Nagle wilkołaczątko zmieniło się w wilczątko. Wilkołak znienawidził za to swoją córkę jeszcze bardziej, ale nie mogąc jej zabić, chciał pozbyć się jej inaczej i wysłał ją swą mocą do królestwa Ili. Co? Trzy dramatyczne kropki. Pojawiła się w legowisku Aury, jednej z podwładnych wilczyc Ili. Właśnie w tej chwili urodziła, a małą przybłędę wzięła za swoje dziecię, nie mając świadomości, kim ono jest. Jak myślisz, Sorex? Jak ich nazwiemy? Spytała swym ciepłym głosem męża, czyszcząc nowonarodzone dziewczynięta. Co chyba nie był ciepły głos, ale... To twoje dzieci, co je urodziłaś? Zaśmiał się. Wilczyca uśmiechnęła się do niego, zamyśliła się, a po chwili rzekła. Ten będzie Karab, ta będzie Nitella, a ona... Wilczyca przyniosła wzrok na śnieżo-białą kuleczkę. Jaka... Glis. Sorek, słysząc to rzadkie określenie, zwrócił na mały wzrok. Słowo Glis w królestwie Ili znaczyło piękna, wspaniała, niesamowita. Niech będzie Glis. Mruknął Basior i spojrzał na żonę. Żadne inne nie pasowałoby jak to. Uśmiechnęła się do niego ciepło i ułożyła się na ziemi, dając całkowicie pochłonąć się niezwykłej krainie snów. Tak szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, o czym było to opowiadanie, więc będzie dziwnie? Może? Miejmy nadzieję, że będzie dziwnie. Albo chociaż śmiesznie. Pod koniec ostatniego odcinka spytałam was, jak według was skończy się opowiadanie w oczach nastolatka. To o Louisie. Moim zdecydowanym faworytem została wersja Julie F. Louis po wygranej walce poszedł do domu, jednak po drodze wpadł na Aurelię, która wracała do szkoły po swoją książkę. No i potem robimy takie typowe love story, czyli on się w niej zakochuje. Zaczynają się spotykać, a okazuje się, że ona ma problemy psychiczne, dlatego jest nieśmiała. Oczywiście w tym czasie Louis bije się co chwila z Władkiem. XD. Louis pomaga jej w leczeniu. Oczywiście musi być jakaś scena łóżkowa i w ogóle. XD. Na sam koniec jest finalna scena walki z Władkiem, który oczywiście musiał się zakochać w tej samej dziewczynie co główny bohater. Bo przecież musi być jakaś akcja. Bohaterka, by uratować Louisa, daje się zadźgać nożem przez Władka i w stanie krytycznym ląduje w szpitalu, gdzie umiera. Bo przecież musi być śmierć ukochanej głównego bohatera. Louis załamany skacze z wieżowca. XD. I w niebie powraca do swojej miłości, a ten pierdzielony szatny siedzi w więzieniu. No i tym oto sposobem mamy love story rodem z prawdziwego anime. Pozdrawiam. XD. Inni komentujący natomiast odpowiedzieli na drugie pytanie, czyli co Louis robi po nocach. Wyszło na to, że śpi, robi to co większość chłopaków w jego wieku, odprawia szatańskie rytuały,
uprawia parkour oraz prowadzi schronisko dla kosmitów. Ewentualnie otwiera portal dla demonów. Czyli wyszło nam na to, że historia Luisa skończy się tragicznie, a Luis to jest satanista. Dzięki za wasze komentarze. Zapraszam was do kolejnego odcinka i na razie.